limite aqui. Isso não pode ser a vida. Toda vez que eu vou mexer nessas feridas, hoje eu sei que eu mesmo que me... Quando eu confiei nos outros mais do que em mim mesmo. O que não me mata aqui me fortalece sempre. Sei que eles são indiferentes com a minha gente. Oprime o povo, eu sei que dói tudo que eu sonho. O Brasil ranca, é tanto pranto, canta. Lub zająć miejsce na trybunach i na 90 minut zapomnieć o Bogu świecie. Dobry wieczór! Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa zgromadzonych tą dość późną porą przed telewizorami. Zapraszamy na czekające nas dzisiaj spotkanie. A gotowi do skomentowania tego spotkania dla Państwa są Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Mamy nadzieję, że spotkanie dostarczy nam wielu emocji i jeszcze długo będziemy o nim dyskutować. To, co już można powiedzieć, to to, że czeka nas prawdziwa uczta. Same delikatesy. Tak, Tomku, bardzo się cieszę na dzisiejsze spotkanie i mam wielką nadzieję, że obie ekipy dostarczą nam tu mnóstwo emocji. Mało brakowało, a piłka wyszłaby poza boisko. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Dobrze wyjaśnia w szesnastce. Piłka za boiskiem, grę z 5 metra wznowi bramkarz. Trudno z góry przesądzać, który z piłkarzy indywidualną akcją rozstrzygnie losy spotkania. Ale na pewno sporo możemy się spodziewać właśnie po tym zawodniku. Czy oceniasz to podobnie, Jacku? To gracz tego samego gatunku, co legendarny Gerd Müller. Niekoniecznie efektowny, ale zawsze zabójczo skuteczny, jeśli obrońca da mu odrobinę miejsca. Napastnik z takim wykończeniem to po prostu skarb dla drużyny. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Dobre teraz podanie. Zapowiada się groźna sytuacja. Pani arbiter wszystko widziała i dyktuje rzut karny. Mogą już za chwilę objąć prowadzenie. Rzut karny to nie jedyna kara, jaką otrzyma zespół. Kolejna rzecz to żółty kartonik. I piłka w siatce! Dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Abson. Teraz próba przeniesienia gry na drugą stronę. Sunie teraz akcja. Ciekawe, czy zobaczymy strzał, czy próbę koronkowego rozegrania. Zagranie w okolice pola karnego. O, teraz podręcznikowe wejście w niebezpiecznym miejscu. Uwaga! Musi to trafić! Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w bramce. Strata. Abson. Ej, nie było to przemyślane zagranie. Strata. Piłka przekroczyła linię boczną. Out. No, 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 ale trik. Jednak zagrożenie skasowane. Obrona zaprezentowała dobrą organizację gry. Mało ma miejsca.
Oto definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. Odbiór w ofensywie. Może być groźnie. Nieskuteczna próba utrzymania piłki. Uwaga, mocny strzał! Doskonale się teraz spisała. Naprawdę genialna obrona. Hubert. Ależ. Czy będzie z tego bramka? Tak, proszę Państwa, to musiała być bramka. Sytuacja z kategorii stuprocentowych. No, prawie się udało, ale piłka opuszcza boisko, będzie out. Zagrał teraz niezgodnie z przepisami, będzie rzut wolny. Tak, sprawa wyjaśniona. Piłka wybita. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Nici z tego kontrataku. Tracą piłkę. Ma teraz przestrzeń na skrzydle. Może pociągnąć. Uwaga, groźnie. No i piłka drugi raz w siatce po jego uderzeniu. Ile radości dała mu ta bramka. McGregor, Zola. Sędzia widziała przewinienie, ale pozwala grać dalej. Gra przerwana. Wszystko jasne. Zawodnik na spalonym. Kończą się pierwsze trzy kwadranse i kończą się też powoli nadzieje gości na korzystny rezultat. Kto by się tego spodziewał? Zdecydowanie nie była to dla nich wymarzona pierwsza połowa. Zabrakło iskry, magii, tej konsekwencji, która pozwala myśleć o korzystnym rezultacie. W tym wypadku, choć gra ataku szwankuje, to jednak największe zastrzeżenia można mieć do gry obronnej. Przecież ten wynik nie wziął się znikąd. Tak się powinno stopować ataki rywala. Nie było wiele przerw, więc tylko minuta doliczona. Hubert. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy, co to przyniesie. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. I teraz obrońca wyjaśnia sytuację po wrzutce. Ależ teraz podanie w uliczkę. Strata. Muszą bardziej szanować piłkę. Próbuje uderzyć. Uwaga! Blokuje teraz bardzo groźny strzał. Piłka zmierza teraz prosto w pole karne. Tak to powinno się robić w obronie.
Abson. Szuka piłki w szesnastkę. Z tej akcji jednak nic nie wyjdzie. Doskonale utrzymuje piłkę w boisku. Schodzi do środka. Co teraz zrobi? No, ładne było to uderzenie teraz. Szkoda. Tak, dobrze tutaj przymierzył. Uderzył technicznie i niewiele zabrakło. Przetrzymują piłkę. Hamują tempo meczu. Nigdzie im się nie spieszy. Hubert. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Gwizdek, czyli będzie rzut wolny po tym zagraniu. No ale do kogo? Drużyna przeciwna wznowi rzutem z autu. Miejscowa drużyna zdecydowanie częściej jest przy piłce. Grają dziś naprawdę efektownie. Praktycznie od początku dyktują warunki na murawie, a przede wszystkim wykorzystują okazję. Naprawdę będę zaskoczony, jeśli coś tu się nagle wydarzy i nie dowiozą tej bezpiecznej przewagi do końca. A tymczasem mamy kolejny przykład ich dominacji. Było przewinienie, ale nie ma przerwy w grze. Abson. Ale podanie przejęte. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Hubert. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. No i będzie aut bramkowy, a zapowiadało się naprawdę groźnie. Lukas. No i strzela! Tak, bez najmniejszych problemów wyłapuje tę piłkę. Chwila gapiostwa zdarza się każdemu, ale na bramce? McGregor. Spóźnione podanie o ułamek sekundy. Offside. Bardzo dobrze teraz, pewne wejście. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Zaraz pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać ślizgów w taki sposób. Doskok do rywala i po akcji. Piłka chodzi sobie między nimi spokojnie, jak po sznurku, a czas płynie. Sędzia stosuje korzyść, tylko czy to teraz wykorzystają? Ale tu już musiał być gwizdek, bo ewidentnie emocje brały górę. Zamiast kary indywidualnej tylko upomnienie. Musi teraz mieć się na baczności. Teraz próba przeniesienia gry na drugą stronę. Znakomicie wyczekał rywala i odebrał piłkę. Tak, teraz zrobił to, co było trzeba. Gwizdek, czyli sędzia uznaje, że przepisy zostały przekroczone. Hubert. Szybka wymiana podań. Próbują rozklepać obronę. Ładna gra. Laoka. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną.
Ależ bomba! Mocne wejście, ale czyste. Z pewnością nie tak swój występ wyobrażała sobie przyjezdna drużyna. To spotkanie jeszcze chwilę potrwa, ale czy cokolwiek może wybudzić tę ekipę z marazmu? Z pewnością nie tak wyobrażaliśmy sobie przebieg tego meczu. Takie lanie może podłamać drużynę, a fanów przyprawić o czarną rozpacz. To był pokaz na... Ależ teraz broni! Wydawało się, że jest bez szans! Wykazał się najwyższym kunsztem. To naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja. Tak, bramka! Ależ teraz się złożył! Fantastyczne uderzenie! Proszę Państwa, musimy to zobaczyć raz jeszcze w powtórce! Zdecydowane jest to prowadzenie i raczej zupełnie niezagrożone, bo to już końcówka spotkania. McGregor. Lucas. Fani chcą oddania strzału. Świetnie zablokowany strzał. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. I nici z kornera. Wybija piłkę. I to tyle. Koniec meczu. That is the one. That's perfect.